Dzień dobry, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie z tej strony, Pan Szachuś, Moi drodzy widzowie, AltiBox 2020, czyli super turniej kołowy w Norwegii z udziałem m.in. naszego rodaka Jana Krzysztofa Dudy, ale też mamy tu mistrza świata Magnusa Karsena, wicemistrza świata Fabiano Caruana Przejdźmy do rzeczy. Tutaj chciałbym Wam przedstawić partię Ali Alirezy, 17-latka genialnego, 17-latka z Iranu, który mieszka aktualnie w, we Francji i gra tutaj z Magnusem Karsenem. Moi drodzy, partia przebiega dosyć ciekawie według mnie, dla wielu pewnie nudna, ale przejdźmy do analizy, bo tutaj dużo się działo fajnych technicznych rzeczy, no ale myślę, że każdy znajdzie coś tutaj dla siebie. Moi drodzy, przejdźmy do ruchów. Alireza rozpoczął skoczkiem na F3, Magnus Carlsen odpowiedział tak samo, skoczek F6, G3 no i e, widzimy już że szykuje nam się troszeczkę otwarcie takie nieregularne można by powiedzieć tutaj białe nie chcą wchodzić jakieś w jakieś super teoretyczne e, pozycje Karsen zagrywa C5 goniec G2 sprawa naturalna skoczek na C6 roszada ze strony tutaj Alirezy czyli wszystkie początkowe ruchy dążyły do tego aby e, król zrobił szybko roszadę no i Karsen zagrywa posunięcie E5 jest to myślę że normalny ruch dlatego że e, nie, nie pozwala tutaj białym zagrać d4. Białe oczywiście mogły zagrać to wcześniej, ale miały inne plany. No i teraz zaskakujące posunięcie, myślę, że dla wielu zawodników, yy, mianowicie tutaj można byłoby zagrać c4, wchodząc w różne takie angielskie schematy lub pole d3, ale białe zagrały e4. Dziwny ruch na pozór, yy. To są takie właśnie też struktury Rytiego powiedzmy No i tutaj E4 Powoduje to, że Białe oddają pionka Białe oddają pionkę, ale czarne tego pionka nie biorą. Ja od razu pokażę, co by się zadziało. Na przykład jakby skoczek wziął tego pionka na E4, mamy ruch wieża E1 z atakiem na skoczka, na pionka pośrednio tutaj i jeszcze jest związany król, więc robi się niebezpiecznie, ale po takim ruchu na przykład D5 moglibyśmy zagrać posunięcie nawet D3, skoczek odchodzi i wybijamy, ale C4 myślę, że jest takim ruchem bardziej podważającym obrońcę tego, sk y łach, tego skoczka na E4. Skoczek mógłby wrócić grzecznie na F6 i opcja jest wybicie na, na E5, ale też bicie na d4, przepraszam, na D5, skoczek wybija na D5, skoczek bije na E5. No i tutaj białe są po prostu lepsze. Rozwój jest szybszy, ruszada zrobiona, król ma problemy i tutaj jeszcze bardzo silny goniec, który uderza w skoczka i jednego, i drugiego. W takim wypadku. Czarne są złe. No, Carson jest bardzo doświadczonym zawodnikiem, dlatego takiego pionka oczywiście nie bije. Widzimy, że goniec też tutaj się blokuje poniekąd, ale ten pionek łapie po prostu trochę pól centralnych. To jest normalna sprawa, tu się nic złego nie dzieje. To taka, można też powiedzieć, praktycznie obrona królewsko-indyjska odwróconym kolorem. Posunięcie D6 ze strony Mistrza Świata, posunięcie C3. Widzimy, że nadal białe nie bronią tego pionka. Od razu Wam powiem, że teraz, jak już jest obroniony pionek na E5, no, skoczek E4 również nie byłby najlepszym posunięciem. Tutaj od razu ładujemy się D4. Mocno rozbijamy tutaj te piony w centrum. Powiedzmy, po wybiciu na D4, wybicie na D4, skoczek mógłby wrócić, bo tak to się narzuca. Wieża 1. Dalej nie wchodzę w głębsze analizy, bo widzimy, że w następnym ruchu tutaj jest też wybicie. Nawet jak skoczek twardo będzie tego pionka bronił, to zawsze rozwój figur gwarantuje to, że mamy piona mniej, ale figury szybciej się rozwijają, więc na pewno Carlsen w takie układy nie wchodzi. Na 100% on woli jednak rozwijać szybko figury. Tutaj G6 ze strony naszego mistrza świata, posunięcie D4, widzimy cały czas pionek wisi, ale te same motywy wchodzą wieża E1, pionek zbił na D4, pionek zbił na D4 i bardzo ładne zagranie goniec na G4, tutaj związanie powoduje, że punkt D4 jest mocniej atakowany przez pionka i skoczka a więc trzeba sobie z tym jakoś poradzić myślę, że też ruch D5 wchodzi w grę, bardzo ciekawy i skoczek by skoczył na D4 wią wiążąc tu można skoczka ale goniec E3 powoduje, że tutaj byśmy wybijali, myślę, że Magnus Carson na to spokojnie by szedł, ale nastąpiło bicie na e5. Czyżby tu białe myślały o remisie? No właśnie, nie jest to do końca jasne. Ale taki ruch powoduje, że tak naprawdę białe nie mają jakichś tutaj super perspektyw na wygrywanie tej pozycji. A grać z Magnusem Karsenem pozycję w miarę symetryczną i techniczną jest to niemalże samobójstwo, moi drodzy. Ale 17-letni Iranczyk jest wielce waleczny i już nieraz pokonał Mistrza Świata, czy to w szachach błyskawicznych, czy buletowych w internecie. W partii klasycznej chyba jeszcze mu się to nie udało. Posunięcie D na E5, no, widzimy, że Karsen chętnie wymienia. Mieni hetmany, bo wieża wjeżdża z tempem tutaj bardzo dobrze broniąc tej, atakując linię D, przede wszystkim. No, skoczek C3 ze strony Alirezy, goniec G7, wszystko jest normalnie i H3. No, chcemy w końcu tego gońca odpędzić. I teraz pytanie: czy gońcem odchodzimy na E6 na przykład, czy wybijamy skoczka? Co jest lepsze, co jest gorsze? Tak naprawdę i odejście na e6 byłoby w porządku i bicie też jest w porządku przynajmniej redukcja tutaj figur Carsen ma pewnie już w głowie pozycję za 20 ruchów jaka by nastąpiła czy za 15 na pewno coś tu takiego w jego głowie się dzieje tutaj wtrącenie Hetman postanowił wymienić na d8 wieża bije d8 i goniec bije na f3 no widać ewidentnie, że Alireza tutaj z remisu byłby myślę, że zadowolony próbując grać dogrywkę i mistrza świata ogrywać w dogrywce co nie jest zawsze z tą sprawą. No ale Iranczyk jest na tyle mocny w szachach błyskawicznych i szybkich, że miałby może większe szanse niż w partii klasycznej. Nastąpiła tutaj Roszada ze strony Mistrza Świata. Rozwój trzeba kończyć i takie myślę, że normalne posunięcie król G2 tak się grywa dosyć często, gdy jest wolna przestrzeń. Bronimy po prostu gońca. Skoczek zagrywa na D4, no i widzimy, skoczek uplasował się bardzo dobrze w centrum. Dobrze ta figura stoi, po prostu bardzo aktywnie. W pewnym momencie, oczywiście, zbić gońca można. No ale koniec. G5. Białe się nie dają, wiążą tutaj skoczka i wieże. Tego skoczka też w pewnym momencie można zabić i koń ładuje się na D5 z tymi samymi planami. Widzimy, że białe mają parę gońców, ale ta parę gońców chyba nie jest tutaj już taka mocna w tym momencie. Poszło H6, poszło H6. No, takie ruchy trzeba zagrać raczej wybicie, wybicie i skoczek właśnie zagrał na D5. I w tym momencie wieża zagrała na D6. Bardzo sprytny ruch, moi drodzy. Wielu z nas pewnie z rozpędu by wybiła tego gońca. No i wybicie nie byłoby najlepsze, bo tutaj wieża by wybiła. Zobaczcie, że ten skoczek na D4 jest takim wiecznym skoczkiem tak to nazwę. Wieczny skoczek na D4. Ciężko go tutaj przede wszystkim wygonić. Jestem przekonany, że Magnus Carson tą partię by wygrał bez problemu. Bez żadnego problemu e, technicznie by tutaj przeciwnika załatwił, grając przede wszystkim po wolnych liniach. Po wolnej linii C albo po wolnej linii D. E, więc tak grać na pewno nie można. E, w tym momencie powierza D6, Alireza oczywiście nie bije na F6 słusznie. Zagrywa wieżą na C1. No dobra, gdzieś grać trzeba, coś robić trzeba w tym momencie. No i bardzo też dobre zagranie, goniec D8 Tutaj oczywiście ten, tego nie można brać gońca, jak już wcześniej wspominałem. Ale goniec D8 broni bardzo dobrze pola C7. Goniec też czasem się przerzuca na drugą flankę. Przede wszystkim, może jest jakiś F5 w zanadrzu. Nie wiadomo, co miał w głowie Mistrz Świata. Goniec D8 to zawsze takie spokojne ruchy. On, był w tym, on jest w tym po prostu mistrzem. Mistrzem wszechgalaktyki, że tak się głupio wyrażę. Ale moi drodzy, no Carlsen takie pozycje, w takich pozycjach czuje się jak. Ryba w wodzie, no po prostu yy, w krystalicznej wodzie. On tutaj czuje się rewelacyjnie. Yy, Król G7 ze strony tutaj Mistrza Świata i Skoczek poruszył się na E3, ale yy, Alireza gra tutaj dobrze. Gra dobrze. Yy... Twardo nie boi się tutaj walczyć w tych technicznych pozycjach. On wie, że tutaj stoi pewnie minimalnie gorzej, chociaż komputer twierdzi, że jest totalnie równa pozycja. No i Carson zagrywa teraz posunięcie naprawdę bardzo sprytne, bardzo yy, takie, które yy, nas czegoś może nauczyć mianowicie wieża a6 dlaczego taki ruch ale normalny generalnie ale zobaczcie moglibyśmy też zagrać wieżę tu tego pionka atakować ale wymuszamy takie posunięcie a3 dlaczego wymuszamy no musimy bronić pionka a pionki stoją na czarnych polach a zobaczcie jakiego gońca mają tutaj czarne no właśnie takiego w tych samych pól gdzie jest opcja ataku Teoretyczna jest opcja ataku tych pionków, więc takie bardzo fajne zagranie wieża A6. H5 ze strony karsena ograniczamy figurę na G4 jedną i drugą, łapiemy trochę przestrzeni, skoczek na C4. No ładny ruch, oczywiście atakujemy piona, prosta sprawa, goniec wraca na F6, bronimy, no żeby wieża też miała swobodę gry. Rzecz normalna H4 ze strony Alirezy, no też tutaj pion za pion, to przestrzeń łapiemy, nie pozwalamy zagrać gońcowi na G5, prosta rzecz. Wieża C8. Trzeba grać. Na wolne linie nie ma wyjścia i skoczek wraca na E3. No ponownie na D5 ma tutaj placówkę, ale teraz Karsten zagrywa wieża A na C6 i widzimy, że czarne zdobyły linię C. Wybijanka, wybijanka i wieża na C6 jest ładnie ustawiona, kontrolujemy linię C. Myślę, że tak psycholo z psychologicznego punktu widzenia Alireza tu mógł się już czuć trochę gorzej. Czasu miał o wiele mniej, Carson tutaj nad partię zużył około pół godziny, jak się nie mylę, a Alireza zostało mu na zegarze około 10 minut, więc ogromna różnica czasowa. Zresztą Mistrz Świata słynie z tego, że potrafi grać bardzo szybko i mieć dużo czasu na zegarze w przeciwieństwie do przeciwnika. W tym momencie tutaj Alireza zagrywa wieża D3. Myślę, że też takie posunięcie dosyć zdrowe. No po prostu więcej przestrzeni staramy się łapać wieżą. Może B4, żeby bronić. No ciężko powiedzieć, coś grać trzeba, moi drodzy. No coś grać trzeba. Goniec z powrotem wraca na D8. Goniec na D1. Ten, te same schematy widzimy na C2. Nie puszczamy mocniej. Znaczy pilnujemy mocniej na C2. Skoczek również. Wieża zagrywa na C1. No takie napieranie, takie powolne pompowanie. Tutaj bym powiedział, Źle się wyraziłem niepompowanie. No tutaj takie wywieranie presji. O, właśnie. Wieża wchodzi, wywiera presję. Oczywiście nie możemy wybić gońca, ale już jakieś opcje się pojawiają. No zawsze taki ruch, który nie ma konkretu, powoduje, że przeciwnik może mieć lekkie problemy i powodujemy, że może popełnić w którymś momencie poważny błąd. Goniec B3. Widzimy, że Alireza proponuje tutaj wymianę skoczka za gońca. Czego czarnymi nie możemy raczej zrobić. Chociaż w pewnym momencie może taki ruch się nadarzy i goniec będzie lepszy od skoczka, ale nie w tym momencie. Skoczek D5 ma świetną placówkę. Wieża tu się wszystko, wieża wraca na f3, na f2 broni, więc tu wszystko działa. Posunięcie b5, bardzo, bardzo techniczne, dobre posunięcie. Uczmy się od mistrza świata. Wiem, że wiele osób uważa tą partię i wiele partii Magnusa Karsena za nudne, ale właśnie im więcej osób omija takie nudne partie, tym... Mniej się uczy, no techniczne szachy są ważne, strategiczne szachy są ważne, tak gra właśnie nasz mistrz świata, on potrafi również grać bardzo ostre pozycje, no wiecie, niewielu arcymistrzów, znaczy niewielu, niewiele osób analizuje techniczne sprawy, dlatego, znaczy niewiele osób, bardzo mało osób analizuje techniczne partie, dlatego tak niewiele jest tych arcymistrzów na świecie, no, Taka kolej rzeczy, co by było, jakby było odwrotnie. Chyba dobrze się wyraziłem. Chyba sensownie. Dobra, jedziemy dalej. Wieża D1 ze strony Alirezy. No, wymieniać to już jest podpisanie praktycznie remisu, więc wieża wraca na C8. Goniec na A2 oczywiście. O, jeszcze wrócę na chwilę, jeżeli tutaj skoczek by wybił i broniłby na e, C1 wieżę, no to wieża zbija gońca i białe na to e, przede wszystkim liczyły na taką opcję wymiany. No tak nie, tak nie może nastąpić, wieża C8, goniec A2 e, i posunięcie A5. Łapiemy przestrzeń pionkami, no, wysuwamy te pionki zawsze wyżej, troszeczkę ograniczając piony przeciwnika. Wieża D3 e, po raz kolejny zostało zagrane, A4 ze strony e, Magnusa Carlsena, Król F1, no król coś musi robić. Tutaj widzimy, że szykuje się zagranie wieża C3. Tak chyba trzeba, ale jeszcze król wraca. Goniec B6, no napieramy. Bardzo ładnie stoją wszystkie figury Magnusa Kersena razem z pionkami. On to sobie ładnie wypracował prostymi posunięciami, ale wierzcie mi, że to też nie jest tak prosto wszystko wymyślać, żeby ładnie grało. Wieża C3, no mało czasu miał Alireza, zagrał na uproszczenie. Wymiana, wymiana, no i tutaj skoczek na B3. Bardzo ładny ruch. Ogranicza gońca. bicie, skoczka wiąże się z przegraną, bo tutaj skoczkiem trzeba zagrać na D1, żeby bronić na B2, ale goniec C5 z następnym ruchem, bicie, pionka, zdobywamy pionka i możliwość szybkiego przepchania, tutaj król chyba zdąży obronić, ale pion więcej to powiem więcej, może też nie tak szybko by trzeba było grać. Zwycięstwo jest w kieszeni Magnusa Carsena w tym momencie, ale po skoczek B3 oczywiście król E1 zmierza troszkę bliżej tego skrzydła i goniec zagrywa na C5, atakujemy pionka na A3. Tutaj skoczek na C2 zagrać należy bronić pionka, no i w tym momencie Magnus Carsen zagrał skoczek C1. Ciekawą rzeczą jest też to, że w tym momencie najlepsze według komputera byłoby zagranie F5. O co w tym posunięciu chodzi? Głównie Tutaj czarne by planowały ustawić tak zwany cukdzwang w szachach. Cukdzwang to jest coś tak, takie zjawisko, gdzie po każdym zagraniu w tym momencie białych. Może nie w tym momencie, ale w ogóle, przy, jeżeli succank jest dla białych, no to co nie zagrają białe, to każdy ruch jest zły. Tak, w skrócie, chyba to się dobrze nazywa. Tu mogłoby nastąpić bicie, bicie, na przykład skoczek B4, no i E4. I widzimy, że pionki pięknie tutaj zablokowały, pionki na czarnych polach, goniec uderza. No to jest praktycznie succank. Tutaj jest bardzo duża przewaga wbrew pozorom u czarnych. Oczywiście białe by walczyły, manewrowały, ale no to już technika. Technika na najwyższym poziomie. Moi drodzy, tutaj zagrał Magnus Carson praktycznie skoczek C1 z atakiem na gońca i tu jest możliwy szach. Tak też nastąpiło. Goniec zagrał na D5, szach na D3, król na E2 i czarne skosiły pionka na F2. Słusznie, słusznie, ale goniec zagrywa na C6 i też te pionki ma szansę zaatakować. Posunięcie F6, jak najbardziej dobre. Tutaj król zmierza w tą stronę i pilnuje też pionka E5. No, taki ruch też wyczekujący. W tym momencie skoczek zagrał na E3 i skoczek na H1. Chcemy zdobyć kolejnego piona, nie możemy na to sobie pozwolić, więc skoczek na F1 ze strony y, Alirezy. Goniec zbija pionka, goniec zbija pionka, goniec B2, no nie ma wyjścia, tutaj jest bicie i bicie. No i przyjrzymy się końcówce. Różnopolowe gońce, są na szczęście skoczki i jest pionek więcej u mistrza świata. Czy jest to wygrana pozycja, moi drodzy? Troszeczkę przewagi białe jak najbardziej ma, ale plan białych jest taki, aby uprościć materiał, wybić dużo, wybić figurę, wybić pionek i z Misować, po prostu. E, król zagrywa na F3 z planem G4. Goniec D4, coś grać trzeba. E, G4, oczywiście, no i wymiana musi nastąpić. Król, wymi król wymienia, skoczek wraca z szachem, król F3, moi drodzy, i król H6. Trzeba pilnować takiego zagrania, żeby. Nie było H5 i wymiana, bo tutaj byłoby bardzo blisko zremisowania tej pozycji. Skoczek zagrywa na G3, widzimy dobry ruch, pilujemy tego pola H5. Tu skoczek czmycha na D3, goniec E8 i widzimy, co szykuje Alireza. Alireza szykuje posunięcie H5 tu na szczęście jest zagrane jeszcze skoczek F4, bardzo dobrze pilnujemy i skoczek na E2, propozycja wymiany tych skoczków jest jak najbardziej słuszna dla białych, bo jakbyśmy wymienili powiedzmy tak, tak król by zagrał tutaj, no to widzimy, że pionek nie pada, bo zawsze jest ten pilnowany i remis jest w kieszeni w tym momencie to jest totalnie wtedy remisowa pozycja bo skoczek E2, skoczek zagrywa oczywiście na E6, goniec na F7 tego gońca, skoczka odpychamy odpędzamy tak naprawdę od obrony, skoczek C5 i skoczek G3. Widzimy, H5 jest już nieuniknione. Ale jest zagranie goniec na C3. No i H5. Grać tak trzeba koniecznie. To jest dobre posunięcie, które praktycznie remisuje partię, moi drodzy. To remisuje partię. Tutaj zagranie goniec na E1. Jak najbardziej ostatnia szansa. I goniec zbija pionka. Czyli w pionkach jest porówno, ale partii nastąpiło bicie, bicie. No i tak naprawdę, remis czarne mają oczywiście zawsze, ale technicznie rzecz biorąc, skoczek może próbować jeszcze z królem i z tymi pionkami ustawionymi na czarnych polach walczyć o zwycięstwo, dlatego że goniec nie jest w stanie tych pionków zniszczyć. Ale tak naprawdę, wieście mi, że tu jest. To jest pozycja remisowa, ale panowie jeszcze grali. Król G5. No trzeba próbować. Mistrz świata testuje tutaj młodego zawodnika z Iranu do ostatniego pionka. Król na F3. Pomijam fakt, że tutaj jest. Jeszcze raz zagrał na sekundach, więc musi szybko podejmować decyzję i bardzo e, dobre ruchy robić, żeby nie, przypadkiem nie przegrać. Skoczek na b3, goniec na f7, cały czas bronimy. Skoczek dał szacha, król na g3, skoczek e2, no sprawa naturalna, tak. I skoczek f4, widzimy, że skoczek tego pionka zje. Na pewno tego pionka zje, tak też następuje, bo innego wyjścia nie ma, bo król tutaj tańczy cały czas w miejscu, goniec tańczy cały, cały czas w miejscu, pilnując pionka. Skoczek zbił na h5. Goniec zbił na H5, król na H5. No i jak ocenić tą pozycję, moi drodzy? Jak ocenić tą pozycję? To jest remis. To jest totalny remis, tylko trzeba oczywiście odpowiednio grać. Król H3, czyli białe idą na opozycję, nie ma wyjścia. Białe tutaj muszą grać na opozycję i jest remis w tym momencie, jak tam pionek pójdzie na F, wybijamy i też opozycyjnie tutaj e, zremisujemy tą partię. Carson zagrywa król H6, próbuje. Król H4 do góry, król G7, tędy po prostu chce przechodzić, słusznie, słuszna droga, jeszcze próbuję, ale król G3, zobaczcie, to się nazywa tak zwana daleka opozycja, yy, daleka opozycja, która yy, trzyma tempa, tutaj trzeba dokładnie liczyć, król F8, no i król F2, zobaczcie, znowu mamy tą daleką opozycję. W tym momencie król e7, e, król na e2, no tak można zagrać. Trzeba liczyć, żeby w pewnym momencie, jak król stanie na c5, to król musi stanąć na c3. Król e8, no widzimy, że Magnus tutaj robi daleką opozycję. Można by było pewnie też próbować zagrać król e1 e, z. Z najdalszą chyba opozycją, możliwą na szachownicy. No ale w partii poszło król e3, też dobry ruch, to nic się nie dzieje. Król zagrał na d7, król na d3, król d6. No i moi drodzy, tutaj należało przede wszystkim zagrać król d2 znowu na opozycję. Mamy trzy, trzy nieparzyste pola między nami. Jeśli król na c5, to król zagrałby na c3 z remisem. Tutaj na pewno remis by panowie podpisali. Ali Reza w tym momencie, no, miał, yy, grał na sekundach, zagrał ruch, niestety, niestety przegrywający król na c3, król na c3 jest ruchem przegrywającym, bo po król c5 już się białe poddały, niestety koniec gry, no bo tutaj wytępujemy białego króla, zobaczcie jak król pójdzie w tą stronę, to idziemy po pionka, jeżeli tutaj będzie bronił król, Krusie przemieszcza. Co byśmy tutaj białymi nie grali, będzie bardzo trudno. Pek i po prostu zbijamy pionka, do, doprowadzamy jednego z nich do hetmana. No, niestety, pozycja końcowa wyglądała następująco. I tutaj Alireza złożył broń, ale z takim małym uśmiechem uśmiechnął się, no myślę, że bardzo ładne zachowanie, z jego strony takie dojrzałe. Yy, młody zawodnik. Yy, no ale wiedział, że ma Remis z mistrzem świata. Niestety porażka, ale takie porażki to tam się nie liczą, oczywiście punktowo się liczą. I dzięki temu Magnus Karsen yy, przed, koń, przed yy, ostatnią rundą zapewnia sobie pierwsze miejsce w turnieju właśnie w Norwegii, inkasując yy, 300. Tysięcy złotych, około 300 tysięcy złotych przeliczymy na nasze złotówki. Także gratulujemy, ale czekamy jeszcze na ostatnią rundę. Dzięki serdeczne za uwagę i do następnego razu. Trzymajcie się. Hej.